Cześć, dzisiaj pokażę Wam alternatywę dla fabrycznej kamery cofania dla Carminat TomTom w Renault. Zapraszam. A tak wygląda kamera, którą wybrałem. Zasilana 6V w formacie NTSC. Tak wygląda w środku. Potem rozebrałem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na pierwszym zdjęciu widać było podwójne linie cofania. Dodatkowo kamera miała niepotrzebne diody podświetlające. Po otwarciu okazało się, że kamerka ma dosyć dobrze opisaną płytkę. Mamy tutaj cztery pary oporników, które odpowiadają za cztery różne funkcje. Pierwsza, pal NTSC, druga, właśnie linie pomocnicze, trzecia, odbicie lustrzane i czwarta, flip. A tak wygląda matryca kamerki. A tutaj kamerka. Ogólnie tylna część schodzi, ona jest na wcisk i później znajdziecie w środku mnóstwo silikonu, który to uszczelnia. Tutaj macie po prawej stronie dwa odcięte kabelki, zielony i biały. To jest właśnie podświetlenie LED. Tutaj jeszcze zaraz będzie zbliżenie na te rezystory. Jak widzicie, pierwsza para to jest właśnie to pale NTSC. Moja działa jako NTSC, czyli jest wylutowany pierwszy rezystor. I wydedukowałem, że tutaj, żeby wyłączyć daną funkcję, wystarczy pozbyć się jednego z oporników. Uważajcie tutaj z lutowaniem, trzeba do tego naprawdę cienkiego grotu. A obok mamy kable sygnałowy, masę i kabel zasilający. Jak widzicie, masa jest jedna, wspólna dla zarówno zasilania, jak i dla sygnału. Po tej operacji warto tutaj dobrze sobie to uszczelnić albo silikonem, albo gdzieś zalać jakimś klejem na gorąco. No i taka kamerka jak tutaj to koszt około 45-50 zł, a kamerka fabryczna zaczyna się gdzieś w okolicach 200 zł, a więc jest to pewna różnica. Zaraz pokażę Wam efekt końcowy, czyli usunięte linie. Dokładniej pokażę Wam teraz obraz z pojedynczymi liniami. Są to już linie nakładane przez moduł. Moduł działa tak, że po wrzuceniu stycznego pokażą nam się linie statyczne, a przy skręcie kierownicy do tego zostaną nałożone linie dynamiczne. To są właśnie te niebieskie linie. I one pokażą nam, w którym kierunku będzie poruszał się pojazd i z jakim wychyleniem. Tutaj jeszcze jedna alternatywa, czyli kamerka z Nissana. Wygląda ona tak. Akurat ta ma lekko ubitą szybkę. I obraz z niej wydaje się lepszy przy słabym oświetleniu. Tutaj numer. Zobaczycie, znajdziecie go również w podpisie do filmu. I co? Na dziś to wszystko. Dzięki. Cześć.